Cześć kochani, witajcie w walentynki. No i dzisiaj miałam nagrywać dla Was program w studio, ale rozmyśliłam się trochę ostatnio. Słabo u mnie ze zdrowiem i no nie mam siły robić co chwila takich, wiecie, bardzo wyczerpujących tych programów. I jeszcze mam dużo pracy na studiach, także dzisiaj będzie taki luźny vlog walentynkowy. Jak widzicie, jestem takim w wersji make-up, no make-up domowej i w nowym dresie, myślę, że spoko, fasardi. W tym z ostatniego hola jest mega super, naprawdę Wam go polecam. Jeśli szukacie fajnego dresu, to super opcja, jest mi ciepło, chociaż ja jestem zmarzluchem i nie mam zbyt ciepło w domu. Jest taki fajnie przylegający i fajnie oddychający, ani trochę się też nie spociłam, także jest super. Także jak widzicie, ten dres nie będzie częścią rozdania, bo ja w ogóle go zamówiłam z myślą, żeby sobie go kupić, żeby go mieć po prostu. Szukałam go dla siebie, bo właśnie nie miałam dresu domowego. Moi drodzy, ale co będzie w rozdaniu? Mianowicie specjalnie, jakby z myślą o Was, zamówiłam ten komplet miętowy. Spódnica, top i sweterek. Wiem, że no nie na wszystkich to będzie, no ale wiecie, nie każde rozdanie jest dla wszystkich. Czasem są rzeczy, które komuś się przydadzą, za innym razem są kolejne rzeczy, które będzie wolał ktoś inny, także musi być jakaś wymiana. No i od razu zapowiadam, że ten komplecik, który tutaj zobaczycie w przebiteczkach, to jest SM, czyli wiecie, to jest taki rozciągliwe dosyć, więc jeżeli macie S-kę lub M-kę, to będzie na Was dobre. Nie trzeba się wcale tak roznegliżować, jak ja tam w tych stylówkach ze spódnicą, bo to jest dosyć eksponujące, więc jeżeli ktoś ma idealną figurę, jest bardzo szczupły, ma płaski brzuszek, no to będzie super jako cały zestaw, ale możecie sobie to zestawić też w zupełnie inny sposób, na przykład tak jak ja tam zrobiłam ze spodniami, z jeansami i z takimi spodniami materiałowymi, też super będzie to wyglądać. Można zapiąć ten sweterek, wiecie, na guziczki i wcale nie pokazywać też brzucha, po prostu będzie u góry trochę rozpięty i będzie widać, że jest pod spodem komplet, czyli taki ten crop topik pasujący do swetra. Ale można też tą spódnicę nosić osobno i to jest super według mnie, bo właśnie daje to dużo możliwości. Myślę, że to jest bardzo fajny taki prezent walentynkowy ode mnie dla Was, ale będzie można sobie na przykład to zestawić z piękną, jedwabną czy wiskozową bluzką, luźną taką na wierzch, albo z jakimś body i sweterkiem pastelowym, będzie też super to wyglądało, nawet z sportową bluzą, bo taka spódnica ściągaczowa fajnie też wygląda do na przykład bluzy z kapturem. Ja na przykład bym się nie wahała tego tak ubrać. I wiecie co, a dlaczego oddaję akurat tą rzecz? No to wiadomo, dres to już wyjaśniłam. Może bardziej uniwersalna byłaby ta sukienka, jako że byłaby pewnie na wszystkich dobra, ale z drugiej strony no nie ma tyle możliwości właśnie ich zestawiania. A ja z drugiej strony też nie jestem specjalną fanką obcisłych rzeczy. W sensie, no nie mówię, że w tym jakoś źle wyglądam, ale ja wolę na przykład spódnice rozkloszowane, a jedną taką właśnie ściągaczową już Wam pokazywałam. No i właśnie widzieliście, że mam już taką spódnicę i jedna taka w zasadzie mi wystarczy, powiem Wam. Aż tak często takich wąskich, dłuższych spódnic nie noszę, więc myślę, że to będzie fajne dla kogoś, kto właśnie lubi takie kroje, takie bardziej dopasowane, a według mnie ten komplet jest mega stylowy, jest naprawdę fajny, myślę, że naprawdę fajnie można go zestawiać. Właśnie wydaje mi się też taki szykowny, jest to wiskoza, ale zestawienie tego kompletu z fajną torebką, z jakimiś fajnymi klapkami czy butami będzie naprawdę, moim zdaniem, robiło bardzo elegancki i fajny efekt. Fajnie wygląda to odbicie. Teraz dopiero widzę, że widać mnie w lustrze i to od tyłu, że dobrze, że się w sumie uczesałam dosyć tak, przynajmniej schludnie. Kochani, także to będzie część, to będzie rozdanie, czyli to będzie prezent walentynkowy dla Was, dla jednej z Was. Także zgłaszajcie się, kto by chciał taki komplet, a nie jest to wcale taki aż tani komplet, bo przed tą obniżką, która jest tam na scenie, Boże, przed tą obniżką, która obniżką, widzicie, plączę się już ze zmęczenia, bo migrena mnie męczy już teraz drugi dzień.
przed tą obniżką na stronie kosztuje on 189 zł, więc to naprawdę jest dosyć droga rzecz. No viskoza 100%, więc fajny materiał, namawiam Was do wzięcia udziału w tym rozdaniu. No i super się cieszę, że może ktoś będzie miał fajną zdobycz. A tymczasem, kochani, jak chodzi o stylówki walentynkowe, to postanowiłam nie robić nowych, bo wiecie co, ja mam tyle stylówek zrobionych i niektóre te stylówki są naprawdę fajne, już dawno nie były pokazywane, bo no bo wiecie, te programy starsze już mało kto teraz ogląda, tam czasem ktoś wchodzi, kto jest ciekawy tych wcześniejszych programów, ale ogólnie mało ludzi już tam wchodzi, więc fajnie jest to przypomnieć, a naprawdę jest tam sporo stylówek, które by się nadały właśnie do pokazania, jako takie przykłady stylówek walentynkowych. No i za chwilę na końcu Wam pokażę właśnie te stylówki. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć oczywiście, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu. Ale no, jak zwykle, trzeba być moim subskrybentem i trzeba napisać, dlaczego by się chciało ten komplet, czy na przykład lubicie ten kolor, czy lubicie taki krój, czy chcielibyście wypróbować nowe trendy. No i wtedy wśród tych osób, które się zgłoszą, oczywiście następnym razem ogłoszę, kto będzie miał i wyciągnę tą osobę, która będzie miała to szczęście. Dobra. Trochę się rozdrabniam dzisiaj, kochani, ale idziemy dalej. No i tak, za chwilę Wam na końcu pokażę te stylówy. A teraz chcę Wam jeszcze pożyczyć wesołych walentynek, w ogóle szczęśliwych walentynek. I wiecie co? Tak sobie myślę, jak chodzi o te walentynki. Mam teraz przemyślenia w związku z moim zdrowiem, bo tak sobie właśnie myślę, że ja mam często tendencję do tego, żeby dawać dużo z siebie, wpadać w taki ferwor pracy, nie wiem, czy tak się to odmienia. Po prostu jestem często w takim ferworze pracy, robienia różnych rzeczy, lubię robić prezenty innym, lubię sprawiać innym przyjemność, ale jest też czasem tak, że po prostu w tym wszystkim trochę zapominam o sobie. Tak się nakręcam, że ignoruję swoje zdrowie. Może nie ignoruję, bo ja dbam o dietę, o takie rzeczy, ale czasem po prostu coś, co mnie bardzo przeszkadza, czyli na przykład moje problemy z kręgosłupem i ze zdrowiem, są dla mnie takim na ostatnim miejscu. No i to jest złe. To jest złe. I w związku z walentynkami mam takie przemyślenia, że oczywiście ważne jest, żeby te walentynki docenić tych, których kochamy, żeby ich uszczęśliwić w jakiś sposób, chociażby czymś drobnym, jakimś słowem, jakimś nawet niekoniecznie podarunkiem, ale nawet takim duchowym podarunkiem, miłym komplementem, telefonem, zainteresowaniem się, co u tej osoby. Myślę, że to jest ważniejsze niż jakieś czekoladki, jakieś takie rzeczy, wiecie, tego typu. I tak sobie myślę, że trzeba też zadbać o siebie, bo ja już dawno doszłam do wniosku, że w wielu religiach, filozofiach tego świata jest powiedziane, że współczucie jest bardzo ważną cechą i najważniejszą, ale trzeba zacząć od siebie i to wszyscy w zasadzie filozofowie, psychologowie mówią, zacznij od siebie i trzeba zacząć od szacunku do siebie, zadbania o siebie, o swoje potrzeby i nie robienia czegoś kosztem siebie, bo jeżeli tak robimy, to tak naprawdę właśnie nie szanujemy siebie, a w ten sposób ciężko też jakby pozwolić się szanować innym. Czyli co miałam na myśli, że jest czas, żeby zadbać o swoje rzeczy, żeby zadbać o to, żebym się dobrze czuła na co dzień, żebym miała siłę, bo jeżeli ja nie mam siły, to ja nie mogę dać, nie mam nadmiaru, żeby dać jej ją innym. Czyli zawsze trzeba zacząć od siebie i naprawianie świata od siebie, ale też dbanie, szacunek, miłość od siebie. Trzeba ją dać sobie i ja właśnie doszłam do wniosku teraz, że no po prostu jest taki czas, że muszę naprawdę zadbać o swoje zdrowie, o to, żebym się dobrze czuła i przede wszystkim, żebym miała tą równowagę energii, żebym miała co dawać innym, bo czasem właśnie tak jest, że mam za mało tej energii ostatnio i to zdrowie, szczególnie ten mój właśnie taki problem z kręgosłupem pozbawia mnie sił i po prostu trzeba dać sobie tą miłość teraz, trzeba dać sobie tą troskę i później jak już będę wyleczona, że będę się lepiej czuła, to będę miała też większą ochotę i większy nadmiar, żeby po prostu dać to też innym. Co oczywiście nie wyklucza bycia miłym i dobrym dla innych osób.
Ale takie jest wniosek z tego, bo wiecie, nawet Jezus powiedział, że kochaj jako jedno z przykazań miłości, tak? Jedno, główne przykazanie miłości. Kochaj Pana Boga swego i tak dalej, ale kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli no, jeżeli mam kochać innych, no to muszę zacząć od siebie, tak? Jak siebie samego, czyli muszę pierwsze pokochać siebie, zaakceptować siebie, czuć się w porządku ze sobą, żeby wiedzieć, jaką miarą dawać tą miłość innym, czyli po prostu ja sam, mój szacunek do siebie jest miarą miłości do drugiego człowieka, czyli po prostu jeżeli ja siebie poszanuję, to ja będę wiedział, że ten szacunek jest potrzebny też drugiej osobie i będę go chciał dawać. Jeśli ja sobie przyznaję prawo do wolności, to też łatwiej mi jest to zobaczyć i przyznać to innym, prawda? Mogę dać wtedy ludziom wolność. Wiem, że im się ona należy, czyli ja im daję swobodę, wolność w życiu. I tak dalej, i tak dalej. Praktycznie z każdą rzeczą, prawda? Kocham siebie i akceptuję swoje słabości, więc też łatwiej mi jest pokochać czy zaakceptować słabości w drugiej osobie i po prostu być lepszym człowiekiem w życiu dla innych. Także naprawdę moje przesłanie dla Was z tego filmiku. Bądźcie dobrzy dla siebie, zadbajcie o siebie w walentynki. Przede wszystkim nie róbcie kosztem siebie. Zadbajcie o siebie, a później zadbajcie też o tych innych, bo będzie Wam to łatwiej przychodziło, po prostu. Naturalnie przychodziło, z serca, bez wymyślania i wysiłku. No, to jest takie moje przesłanie. A drugie przesłanie jest takie, że jeżeli idziecie na randkę, to może Wam się przydadzą rady za chwilę, które zobaczycie w tych moich stylówach. I jeszcze a propos randki, to też ostatnio właśnie sprawdzałam celowo do tego filmiku, wiecie, coś takiego jak makijaż na randkę walentynkową. Sprawdzałam, co mówią badania, bo już kiedyś o tym słyszałam i mnie to zaciekawiło, co lubią mężczyźni, że no trochę chcemy się tak postarać dla faceta, prawda? Oczywiście te kobiety, które preferują facetów, no bo ja nie zakładam, że wszyscy, ale no ja tutaj akurat jestem w tej grupie, więc odwołuję się do tych doświadczeń. No i wyszło na to, że mężczyźni owszem lubią kobietę ładnie ubraną w sukience, lubią zobaczyć trochę dekoltu, ale niezbyt wyzywające, bo mało mężczyzn preferuje takie bardzo, bardzo wyzywające ciuchy, jeśli chodzi o na przykład wyjście do kawiarni, do teatru, na film, jak już to pewnie w prywatnej sytuacji. No i to samo się tyczy makijażu, że duża większość mężczyzn preferuje naturalny makijaż, a nawet twierdzą, że wolą kobiety bez makijażu, ale oczywiście my kobiety wiemy, że to nie do końca tak jest, prawda? Bo my robimy wtedy taki tak zwany make-up no make-up, czyli upiększamy się, ale w taki sposób, że mężczyznom się wydaje, że my nie mamy makijażu. No i to jest coś, co Wam polecam na randkę z facetem. Nie czerwona szminka, bo wbrew pozorom coś takiego się podoba tylko w filmach, a faceci nie lubią się całować z kobietami, które mają szminkę na ustach. To mnie zaskoczyło, ale to by było sensowne, bo zawsze będzie wrażenie, że ta szminka zejdzie, że się można nią posmarować, że ona będzie taka tłusta w dotyku i ja się nie dziwię, że rzeczywiście tak jest, czyli bardziej może tutaj jakiś balsam do ust, jakiś tint do ust, który się wchłonie i nie będzie wyglądał na to, że jak się będziemy tam całować, czy się pocałujemy, to zostanie nam wszystko taka tłusta, czerwona maź albo różowa na skórze. Także ciekawe spostrzeżenia według mnie. No i te moje stylówki będą, które teraz Wam zaraz pokażę, przypomnę, no to będą właśnie takie kobiece, ale nie wyzywające. No i ja bym tutaj może pokazała trochę dekoltu, ale niekoniecznie wiecie, bardzo głęboki dekolt, że cały biust jest na wierzchu. Po prostu subtelnie, kobieco, uroczo, trochę seksownie, dlaczego nie, obcasy małe, jak najbardziej, niekoniecznie wielkie szpile i obcisła mini, która wszystko eksponuje, bo to jest co prawda faktycznie sexy, ale mało z klasą. Ale teraz zobaczcie sobie przykłady takich właśnie stylóweczek, które bym tutaj Wam zasugerowała. Mam taką z bardzo, bardzo dawna, sprzed 2 lat stylówkę, nawet chyba to było prawie dokładnie 2 lata temu, taka spódniczka w kotki, czerwone-czarna, czarny kaszmirowy sweterek z dekoltem V, no i do tego subtelne obcasiki, jakaś torba, czy na przykład czerwony szal, bardzo fajnie by tu podkreślił,
sytuację. Albo druga stylówka, taka trochę na uczennicę, bo są faceci, których kręci taki wizerunek, wiecie, uczenniczka w krótkiej takiej układanej spódniczce. No i mam taki tutaj z Riverdale stylówek, taki przykład. Ale tutaj ja bym zrezygnowała z tej czerwonej szminki zdecydowanie i bym się bardziej uśmiechnęła pewnie. No i raczej zmieniłabym też ten żakiet, który jest przepiękny, ale na randkę chyba wolałabym coś bardziej takiego luźnego. Na przykład zamiast tego czerwony sweterek z jakiejś angorki z lekkim dekoltem byłby super, albo taka bluzka w kolorze czerwonym byłaby też świetna moim zdaniem. Także można by to zmodyfikować. Czerwona torebka super, bo to jest taki ekstra gadżecik. No i kochani, co jeszcze? Ja jakbym miała teraz iść na randkę, nie wiem jak będzie z moim zdrowiem jutro, czy rzeczywiście ta randka wyjdzie, czy raczej będziemy siedzieć w domu przy jakiejś kolacji, ale ja bym się ubrała w taką sukienkę, zobaczcie tutaj, z weluru tego wiskozowo-jedwabnego, taką bardzo subtelną, mięciutką, wygodną. Ostatnio ciągnie mnie do takich komfortowych, ale też takich bardzo przyjemnych i eleganckich rzeczy. I właśnie z tą jedwabno-wiskozową narzutką, którą tutaj widzicie w podglądzie. Myślę, że to byłoby też bardzo takie delikatne, subtelne, fajna rzecz na randkę. Do tego można też fajne obcasiki sobie wziąć. Taka luźna, ale lekko seksowna sukienka jest zawsze fajnym wyborem na randkę według mnie. No i co, kochani, jeszcze? Jak najbardziej można pójść też w mini taką bardziej ekstremalną, a wtedy na przykład jakąś fajną bluzkę czy jakiś sweter taki nietoperzowy i ładną biżuterię. Uważam, że też mógłby być to całkiem fajny pomysł. Ja tutaj raczej na takie okazje nie wybieram spodni, także nie proponuję Wam spodni, ale jeżeli lubicie dżinsy, to wystarczy fajne body do dżinsów, jakiś przyjemny naszyjnik, jesteście gotowe. Znowuż jakieś obcasiki, żeby podkreślić kobiecość i też uważam, że taki wizerunek byłby super. Także kochani, moje takie propozycje tutaj jeszcze na koniec, jakieś dodatkowe dla Was. Przebiteczki już nie będę gadać, popatrzcie sobie tak na spokojnie. No a tymczasem ja się z Wami już żegnam i życzę Wam wspaniałych walentynek, dużo miłości w życiu, żebyście byli naprawdę szczęśliwi ze sobą i z innymi. Także życzę Wam tej równowagi między miłością do siebie, a miłością do innych. I też równowagi właśnie takiej związkowej, żeby to było porówno, żeby to było z serca, bez wysiłku, tylko żeby szło to tak, wiecie, z wewnątrz i naturalnie. Także kochani, do zobaczenia już w następnym filmie i weźcie udział koniecznie w tym rozdaniu. A już w kolejnym filmiku pokażę Wam też świetny ekoprodukt tym razem. To będzie podobny produkt, co niedawno był, ale z drugiej strony zupełnie inny i też będzie związane z tym rozdanie. Aha, i jeszcze od razu Was przepraszam, że tylko jedną osobę losuję w tych rozdaniach, ale wiecie co, ja tak na ledwo wychodzę na zero z dochodów z tego YouTube'a, więc dla mnie nawet takie pojedyncze rozdania, te wysyłki już są trochę takim kosztem i wydatkiem, więc po prostu, no dlatego tylko jedną osobę za każdym razem, że no dla mnie to jest po prostu też dość spory wydatek jak na moje przychody. Także kochani, po prostu za każdym razem będę wybierać jedną osobę w każdym rozdaniu, chyba że będzie jakaś specjalna okazja i faktycznie będę mieć więcej dla Was, jakieś święta czy coś takiego, no to wtedy być może właśnie będzie trochę więcej tych osób. Ale tymczasem jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam, dużo miłości, dużo szczęścia, radujcie się i cieszcie się życiem. Buziaki, do zobaczenia i pozdrawiam.